Po 3 latach nasz blue spotted jawfish powiedział niestety bye bye. Niestety. Przykro. 3 lata był z nami dziad i nie dał rady. Po 3 latach u nas. Po prostu padł ze starości. No niestety. Tak sprawdziłem ostatnio, ile żyją blue spotted jawfish. I one właśnie tak żyją od 3 do 5 lat. Średnia wieku tych ryb. I u nas był dobre 3 lata. My go kupiliśmy nie jako małego, tylko już taki był podobny w rozmiarach co teraz. Więc podejrzewam, że mógł mieć te rok czasu na przykład. Już być dorosłym. I plus te 3 lata, co był u nas ponad, to wychodzi ponad 4 lata. Czyli na 99% po prostu padł ze starości. Przestał jeść jakieś 3 miesiące temu. Przestał jeść. I niestety minęło około 3 miesięcy. I padł. Strasznie wychudł, nie chciał jeść, próbowałem go, codziennie karmiłem go, nawet jak nie jadł. Codziennie dostawał jedzenie, to co zawsze jadł. Nawet próbowałem dawać mu inne jedzenie, też nie ruszył. Na początku jeszcze jak nie jadł, to brał to jedzenie i wypluwał. A ostatnio, dobre te 2 miesiące, to jedzenie po prostu, tak jakby go nie było. To jedzenie mu dawałem prosto do pyszczka, jak zawsze. Nawet nie zwracał na to uwagi. Później to jedzenie leżało mu koło mordki i też pływało razem z prądem wody. Nie ruszył nic od 3 miesięcy. No niestety, ale padł. Ze starości. 99% ze starości. Blue spotted jawfish. Nasz dziad miał swoje akwarium. Przez około 2 lata miał samicę. Miał ikrę z samicą. Także miał dobre życie. Podejrzewam, u nas w akwarium woda chłodzona do 24 stopni, także miał optymalne warunki życia i widocznie te warunki, które miał u nas, pasowały mu, dlatego przeżył z nami ponad 3 lata. Z tego co wiem, to ta ryba żyje u innych, tam ludzie na forach piszą miesiąc, pół roku, maksymalnie rok czasu. U nas przeżył ponad 3 lata, więc miał dobre warunki. Mogę powiedzieć jasno, miał zapewnione dobre warunki i ta ryba dotrwała szczęśliwie do swojej starości i dzisiaj padła. Odchodzi na wieczną rafę. Odchodzi na wieczną rafę. Wiedziałem w końcu, że że padnie, bo nie jadł 3 miesiące, więc schudł strasznie. Więc wiedziałem, że będzie już koniec. Krótko, blisko. No i 3 miesiące się zajęło bez jedzenia. No trudno. Następnego nie będzie, bo z tym trochę się zajęło. Czy było dużo roboty. Codzienne karmienie prosto do pyszczka, akwarium osobne z grubą ilością piachu, chłodzenie wody, bo nie lubi wysokich temperatur. Także obowiązku było sporo, no ale dobrze, że przeżył te 3 lata do starości, a nie tak jak u innych pada po miesiącu czy po pół roku z takich warunków, jakich żyją. Czyli złych warunków, dlatego ta ryba długo nie żyje u innych. Tak, także u nas ponad 3 lata. Także jak macie taką rybę, to od 3 do 5 lat i taka ryba pada ze starości. Okej, okay, idę zutylizować ciało. I tyle. Na razie.